zbudowanym są skańcowym posłowiczem, ma powierzchnię 1, 2 hektara. Na obszarze planu obowiązuje plan miejscowy z 2002 roku, który przeznacza teren pod teren szkoły, teren przedszkola oraz teren zawodowy mieszkaniowo-usługowej. Celem przystąpienia do planu było wydzielenie działki pod budynek wielorodzinny przy ulicy Witkacza 21, aby umożliwić sprzedaż mieszkań komunalnych. W studium obszar ten przeznaczony jest pod zawodowy mieszkaniowy. Jeżeli chodzi o strukturę własności, to cały obszar planu praktycznie jest własności gminy. Tylko pod budynkiem Witkacza 23a teren jest użytkowany przez to na obszarze planu znajdują się dwa budynki wielorodzinne, Witkacza 23a i Witkacza 21, budynek zespołu szkół nr 2 oraz teren przy ulicy Wąsowicza, który obecnie jest zabudowany z placem asfaltowym, który jest wykorzystywany przez samochody do parkowania. Tak wygląda zabudowa na obszarze planu. To jest budynek szkoły, budynek wielorodzinny przy Witkacza 23a, budynek Witkacza 21a i teren planowanego przedszkola przy ulicy Wąsowicza. Opracowanie ekofizjograficzne sporządzone do projektu planu wykazało, że warunki akustyczne w obszarze planu umożliwiają lokalizację funkcji chronionych w oświaty mieszkalnictwa, a także wskazało na cenne egzemplarze drzew do zachowania, a także wskazało do zachowania istniejącą kępę drzew przy ulicy, przy budynku Witkacza 23a. Do planu wpłynęły wnioski. Są to wnioski informacyjne, a także wniosek Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdańsku, który mówił o zachowaniu terenu planowanego przedszkola, wniosek Gdańskiej Federacji o opóźnieniu odbioru wód opadowych został uwzględniony. Po terminie wpłynął wniosek dewelopera, który wnioskował o dopuszczenie lokalizacji na terenie planowanego przedszkola Akademika funkcji mieszkaniowo-usługowej i ten wniosek nie został uwzględniony. Na etapie prac planistycznych wysłaliśmy zapytanie do wspólnoty mieszkaniowej przy Witkacza 23a o ich planowane zagospodarowanie terenu oraz do Wydziału Edukacji z prośbą o określenie parametrów powierzchni działki dla planowanego przedszkola. I tak otrzymaliśmy odpowiedź, że wspólnota mieszkaniowa chciałaby wydzielić działkę aż do ulicy Wąsowicza. Natomiast przedszkole Wydział Edukacji wnioskował o przeznaczenie działki na przedszkola do 4500 metrów. Na tym slajdzie pokazałem teren wnioskowany dla wspólnoty mieszkaniowej oraz teren dla przedszkola. Czyli te dwa wnioski są sprzeczne, wyłączają się. Ze względu na to, że są te sprzeczne warunki, sporządziliśmy cztery warianty podzielenia obszaru planu. Głównie ze względu na zlokalizowanie i umiejscowienie miejsc parkingowych. I tak poszczególne warianty, może nie będę dużo opowiadał, tylko są po prostu cztery. I są różne powierzchnie terenu, zwłaszcza dla budynku Witkacza 23 i przedszkola. I to już jest projekt planu. Do opracowania projektu planu wykorzystaliśmy wariant drugi, analizowanego terenu, który umożliwia lokalizację wokół budynku Witkacza 23a wnioskowanych przez wspólnotę mieszkaniową 35 miejsc postojowych, a także niewielkiego terenu pod ziemią. W tym
pamięci, teren przedszkola będzie miał około 4200 metrów kwadratowych. Generalnie projekt planu przeznacza część obszaru planu pod funkcję usługową, z tym, że obszar 01 został podzielony na dwie części, na część A i część B. I w części A jest ustalona szkoła, w części B jest ustalone przedszkole. Inne usługi nie mogą się tutaj pojawić. Projekt planu podzielono też dwa tereny mieszkaniowo-usługowe pod istniejącą zabudowę wielorodzinną. Wzdłuż ulicy Włosowicza ten plan przeznacza część terenu pod poszerzenie ulicy Włosowicza z przeznaczeniem na Zatokę Postojową dla planowanego przedszkola. I tutaj poniżej parametry, to już nie będę się rozważał, ale parametry powtarzają parametry ustalone w planie obowiązującym. I jeszcze tutaj chciałem ten slajd pokazać, porównanie wniosku Wydziału Edukacji oraz przeznaczenia terenu w planie. Ten teren podzielony, zaszlakowany, jest przeznaczony pod przedszkole i on w projekcie planu wynosi 4180 m2. Według wniosku Wydziału Edukacji powinno być przeznaczone po przedszkole 4500 m2. Jednak projekt planu zakłada, że miejsca podstawowe przeznaczone, wymagane dla przedszkola 18 będą realizowane w Zatoce Podstawowej wzdłuż ulicy Włosowicza. Tutaj wykonano z tego obliczenia, że o 4500 m podjąłem wymagany parking i otrzymałem teren, który jest po prostu zbliżony do tego ustalonego planu. Także wniosek Wydziału Edukacji w ten sposób jest spełniony. I tak przedstawiłem na wizualizacji budynek planowanego przedszkola wraz z otoczeniem. Dziękuję za uwagę. Ja rozumiem, rozumiem, że jest to zgodne z wnioskiem mieszkańców, bo ja nie pamiętam go na pamięć, ale wiem, chodziło o to, żeby mogli wydzielić, żeby mogli utworzyć wspólnotę i kupić teren jako przynależny. Tak, umożliwia wydzielenie, kupienie tych mieszkań. I działka szkolna, specjalna, zostanie wydzielona też, tak? Po jakich granicach? Czy oni mają świadomość, w jaki sposób ich działka będzie wydzielona? To znaczy, działka szkolna zostanie wydzielona wzdłuż płotu terenu obecnie użytkowanego przez szkołę. To jest po prostu płot i on został tak wydzielony. Czyli dokładnie tak, jak w tej chwili szkoła użytkowała. Dokładnie. Dobrze, dziękuję bardzo.